Dzisiejszy wykład poświęcony jest Morzu Śródziemnemu, ale jednocześnie jest tak naprawdę otwarciem takiego mini cyklu. Znaczy, cały nasz ten wykład jest cyklem, ale teraz te tematy kolejnych spotkań będą bardzo ściśle ze sobą powiązane, zwłaszcza ten i ten następny, ponieważ będę starała się mówić trochę o różnego rodzaju szlakach, również szlakach handlowych. No i dzisiaj jakby się przyjrzymy takiemu subsystemowi, jakim jest Morze Śródziemne, a za tydzień tematem jest Europa peryferyjna, czyli właśnie zobaczymy w ogóle jakby generalnie rzecz biorąc jakieś takie gospodarcze, handlowe powiązania, które łączą całą właściwie Azję, tak, z Europą właśnie gdzieś na samym, tym Morzem Śródziemnym, gdzieś na samym końcu takiego wielkiego makroukładu, takiej sieci różnego rodzaju wymian. Sieci handlowe są bardzo interesujące. Po pierwsze dlatego, że jakoś daje się je badać, tak? To znaczy towary krążą, a potem się odnajdują w miejscach bardzo odległych od miejsca swojego wyprodukowania. To są często rzeczy materialne, które po prostu no, na poziomie archeologicznym są wykrywalne. A z drugiej strony tam, zwłaszcza gdzie cywilizacje posługują się pismem, tam z reguły właśnie kupcy prowadzą różnego rodzaju mniej lub bardziej rozbudowane archiwa, a więc znowu to jest takie dobre źródło do badania różnych sieci handlowych, a jednocześnie oczywiście sieci handlowe są nawet nie tyle wartością samą w sobie, ile też są taką wskazówką do śledzenia generalnie sieci powiązań i wymiany również kulturowej, bo to jest cały czas taka teza, którą tutaj nieustająco powtarzam, także tam, gdzie krąży towar, tam również krążą ludzie, opowieści, idee, a więc jakby to nie ma prostego przełożenia jeden na jeden, zresztą trochę właśnie będę mówić dzisiaj za tydzień o tym dlaczego, natomiast właśnie śledzenie ruchu towarów nam też pozwala właśnie śledzić ruch, jakby stopień powiązań tak, różnych cywilizacji. I zanim w ogóle przejdę do właściwego tematu, to też trochę tytułem wprowadzenia chciałam Wam coś pokazać, bo to jest owoc mojego ostatniego wyjazdu, poniekąd owoc mojego ostatniego wyjazdu do Niemiec. W Berlinie jest słynne bardzo Muzeum Sztuki Islamu, które jest częścią tej szerokiej kolekcji tamtej wyspy muzeów, tych wszystkich takich wielkich kolonialnych muzeów berlińskich. Ono się w ogóle znajduje w Muzeum Pergamońskim, tam gdzie ołtarz pergamoński, chwilowo zresztą zamknięty, a Muzeum Sztuki Islamu wprost przeciwnie, otwarte. I w tym muzeum w tej chwili został zrobiony taki projekt, który się nazywa dokładnie właśnie Objects in Transit, czyli właśnie obiekty w ruchu, obiekty przekazywane, tak, obiekty przemieszczające się. I który polega na tym, że jakby różne obiekty, które są w tym muzeum, są obudowane takim komentarzem pokazującym właśnie ich powiązanie z różnymi obiektami w różnych zupełnie innych miejscach. Najfajniejszy przykład takich powiązań to były właśnie tak zwane olifanty. Olifanty to są rogi takie do grania z kości słoniowej, które, jak się okazuje, znajdowane są w północno-zachodniej Europie, tak, w tym takim używanym średniowieczu. Ten na przykład pochodzi z bodajże XII-XIII wieku i ten pochodzi z południa Italii albo z Sycylii, tak, ale są takie olifanty, które są znajdowane właśnie w północno-zachodniej Europie, właśnie w rejonie włoskim śródziemnomorskim, w Bizancjum i w świecie arabskim. I oczywiście historycy poszczególnych dyscyplin historii sztuki bawią się w rozróżnienia, tak, że ten olifant to jest wytwór sztuki bizantyńskiej i warsztatu bizantyńskiego, a ten to jest arabski. Właśnie to tak jakby w tym Muzeum Sztuki Islamu jest taki olifant, zresztą bardzo piękny, cały pokryty dekoracją płaskorzeźbą, ale dokładnie komentarz, który mu towarzyszy, jest właśnie taki. Dwa kroki stąd w Muzeum Sztuki Bizantyńskiej, w Muzeum Bode, jest olifant bizantyński, który wygląda tak, a tak, jest tam zamieszczone zdjęcie. Kilka ulic dalej w Muzeum Średniowiecza jest olifant średniowieczny zachodni, który wygląda tak, a tak i jest zdjęcie. Tak? I porównaj sobie. Tam ten projekt, tak, te obiekty w ruchu jest taki multimedialny. Taki jest, że można się tam pobawić różnymi rzeczami. To jest na przykład zrobiony taki walec, że można sobie samemu jakby z trzech części trzech różnych olifantów składać jeden nowy. Tak? Oczywiście cała zabawa dokładnie polega na tym, że właśnie nagle się okazuje, że w gruncie rzeczy to samo. Tak? To znaczy, to jest ten sam przedmiot, znajdowany w różnych kontekstach i oczywiście być może da się nawet dojść do tego, że jedne zostały rzeczywiście wyprodukowane w warsztatach bizantyńskich, a inne zostały wyprodukowane w warsztatach arabskich, ale ostatecznie
Chodzi właśnie o pokazanie, że pewne przedmioty bardzo szybko i bardzo łatwo wychodzą z tego kontekstu, w którym zostały wytworzone i ostatecznie są pewną wspólną własnością tych kultur, które się bardzo silnie przenikają. I Morze Śródziemne jest wyjątkowo wdzięcznym obszarem, ponieważ ono z jednej strony, zwłaszcza w średniowieczu, jest właśnie obszarem trzech cywilizacji, można spokojnie wyróżnić właśnie trzy kręgi cywilizacyjne nad średniowiecznym Morzem Śródziemnym, a z drugiej strony od starożytności tak naprawdę mamy do czynienia z pewnymi jakimiś takimi elementami już nawet nie tylko wymiany, ale też zasadniczej jedności, która jakoś te różne części Morza Śródziemnego spaja. Poza tym, że jest to obszar, który w średniowieczu jest obszarem trzech cywilizacji, to jest to również obszar wyjątkowy, ponieważ to jest to miejsce, które może, na którym łączą się trzy kontynenty. W zasadzie chyba jedyne takie miejsce na świecie, tak, które właśnie łączy w tym przypadku Europę, fragment Azji i całe prawie wybrzeże północnoafrykańskie. I jest to morze, które jest bardzo wyraźnie zamknięte i bardzo ograniczone, ma bardzo ściśle wyznaczone granice. Oczywiście w skład tego morza wchodzi kilka mniejszych akwenów. Do tego morza dołączone jest jeszcze jedno bardzo ważne, czyli Morze Czarne. Natomiast jakby od podstawowego dla siebie oceanu, czyli Oceanu Atlantyckiego, to morze jest oddzielone bardzo wyraźnie, bardzo wąską cieśniną w starożytności przez Greków nazywaną słupami Heraklesa, tak, czy przez nas dzisiaj Gibraltarem, i tworzy w związku z tym też taką zamkniętą całość. I od starożytności ta całość jest dosyć dobrze znana żeglarzom i dosyć jakby gęsto uczęszczana. Przy czym już w starożytności ona się troszeczkę jakby oczywiście rozpada na tę część z jednej strony, tę część z drugiej. Plus właśnie Morze Czarne, które jakby jest takim osobnym akwenem, tak, tylko bardzo wyraźnie połączonym. Natomiast właśnie już w starożytności ten obszar śródziemnomorski zyskuje pewien taki zestaw bardzo wyraźnych wspólnych cech. Na tej mapie oczywiście widać, że on ma znowu geograficznie, geologicznie i ekologicznie się dzieli na jednak kilka wyraźnych podobszarów. To znaczy przede wszystkim południe to jest jednak przede wszystkim pustynia, tak? Podczas kiedy północ jest tutaj znacznie bardziej żyzna. Cały teren jest dosyć górzysty, z kilkoma takimi wyraźnymi pasmami górskimi, to biegnącymi zarówno równoleżnikowo, jak i południkowo. Cały obszar jest też wulkaniczny, dość niestabilny, z dużą ilością, to oczywiście każda osoba, która kiedykolwiek była w Grecji, wie, z ogromną ilością, zwłaszcza w tej części wysp i wysepek, właśnie najczęściej pochodzenia wulkanicznego. I oczywiście mocno zarybiony, chociaż wbrew pozorom wcale nie jakoś tak super mocno zarybiony, jak na porządne morze, ale oczywiście zawsze rybołówstwo było istotnym elementem uzupełniającym diety mieszkańców tych wybrzeży Morza Śródziemnego. Geograficznie i znowu kulturowo powiązany poprzez Półwysep Arabski, Syrię i Mezopotamię z jednej strony właśnie z Środkowym Wschodem, tak, i Środkową Azją. Natomiast tu mamy, powinnam się pokazywać raczej tutaj, tak? Tu mamy taką wyraźną granicę naturalną, jaką jest właśnie wielka pustynia, która oddziela tę północną Afrykę od wnętrza kontynentu. Egipt jest dziwny, ponieważ jeżeli popatrzymy na historię Egiptu starożytnego, to Egipt w zasadzie on bardzo nikłym stopniu przynależał do tej cywilizacji śródziemnomorskiej, w takim sensie, że Egipt nie był państwem morskim. Tak? Nawet w okresach swojej ekspansji Egipcjanie, jeśli już dokonywali ekspansji w starożytności, to raczej lądem przez Synaj, niż nie próbowali wychodzić na morze. I morze ewidentnie nie było jakby ich domeną. Natomiast to się trochę zmieniło w momencie, w którym Grecy po podboju przed Aleksandra Wielkiego zbudowali wielki port w Aleksandrii. Tak? Aleksandria jest miastem greckim i ona stała się takim właśnie portem Egiptu. Niektórzy wręcz mówili o tym mieście, już starożytne, że jest Aleksandria przy Egipcie. Tak? To znaczy, ona właśnie stanowi takie odrębne ciało w tym kraju, który generalnie przykuty jest przede wszystkim do Nilu, tak? I z Nilem jakby żyje. Na północ oczywiście jakby pierwszą taką wyraźną granicę naturalną tego rejonu śródziemnomorskiego stanowią właśnie góry, przede wszystkim Alpy.
Natomiast taką granicą, tę historyczną, która do tej pory tak naprawdę w Europie odgrywa ogromne znaczenie i uważa się, że w pewnym sensie właśnie dzieli Europę na śródziemnomorską i nieśródziemnomorską, stanowi północna granica Imperium Rzymskiego, czyli Ren i Dunaj generalnie. Tak? Imperium Rzymskie oparło się w pewnym momencie, pomijam Brytanię w tym momencie, ona jest trochę wyjątkiem, ale Imperium Rzymskie oparło się o Ren i Dunaj i w zasadzie można powiedzieć, że ten śródziemnomorski krąg cywilizacyjny w całości znalazł się w początkach naszej ery właśnie w obrębie tego właśnie Imperium Rzymskiego i są tacy, którzy uważają, że ta granica na Renie i Dunaju do dzisiaj pozostaje jedną z takich najtrwalszych, najbardziej wyrazistych granic w Europie. Pamiętajmy, że to jest, już mówiliśmy o tym, prawda, że to jest ta granica, do której doszło bardzo wcześnie chrześcijaństwo, tak poza którą był świat barbarzyński, który dopiero w Europie się chrystianizował powoli, jak już mówiłyśmy, nieraz w sposób bardzo bolesny. No teraz, jak mówiłam, że w średniowieczu mamy do czynienia z trzema cywilizacjami w ramach tego jednego kręgu cywilizacyjnego, no to oczywiście, wróciłam do tej mapy fizycznej, no to oczywiście miałam na myśli to, że z grubsza rzecz ujmując, tak, tutaj mamy cywilizację chrześcijaństwa łacińskiego, tutaj mamy chrześcijaństwo greckie, a tutaj mamy islam. Tak, i te trzy cywilizacje w średniowieczu przenikały się, znowu trochę już o tym była mowa, one się przenikały z jednej strony walcząc ze sobą i to w różnych kombinacjach, ale z drugiej strony oczywiście, no właśnie, prowadząc niesłychanie intensywną wymianę handlową między różnymi częściami tego świata.